nam dzisiaj najkorzystniej, ale robimy kolejne epoki. Nawet się nie pomalowałam dzisiaj. Robimy kolejne epoki. Dzisiaj znowu będą trzy. Będzie romanizm, gotyk i renesans. I aby skrócić film, postanowiłam, że podczas mojego gadania opisywania epoki będą po prostu pokazane i opisane przykłady, żeby po prostu film nie trwał tak jak ostatnio ponad 20 minut, bo to się niewygodnie ogląda po prostu. Dobra. Przejdźmy sobie do sztuki wczesnochrześcijańskiej i bizantyjskiej. O niej nie mam za dużo, mam najważniejsze informacje. To znaczy, że ogólnie pierwsi chrześcijanie nie mogli wyznawać swojej religii tak jakby swobodnie, ponieważ byli prześladowani. Tak jak w starożytnej Grecji, tak jak wiecie, w Quo Vadis palili chrześcijan i ich prześladowali, to tutaj no, oni też nie mogli wyznawać nic, więc ich także prześladowali. Ogólnie to pierwsi chrześcijanie spotykali się w katakumbach albo w prywatnych domach, gdzie mogli właśnie się ze sobą porozumiewać i praktykować swoją wiarę. Takimi symbolami, które później pojawiają się w sztuce chrześcijańskiej, jest gołębica, ryba, okręt i baranek. Teraz romanizm. Ogólnie sztuka romańska jest kojarzona najbardziej właśnie z tym, że jest taka toporna, można by powiedzieć. I to jest prawda. Sztuka romańska charakteryzowała się tym, że budowle wyglądały jakby były sklejone z kształtów geometrycznych. To znaczy, że na przykład jak macie równoległy bok i walec, to jakby by połączyć razem, to z tego już by mogła być jakaś budowla właśnie w stylu romańskim. Styl romański charakteryzował się także tym, że miał małe okienka. Służyły one najczęściej w celach obronnych budowli. Mury miały od 4 do 5 metrów, a w ogóle same budynki miały charakter sakralny, czyli no ten taki religijny. To są średniowiecze, więc jak wiecie, średniowiecze zaczęły się po upadku Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego w 476 roku. Właśnie wtedy rozkwitła w ogóle sztuka średniowieczna. To znaczy, że ogólnie ludzie po podpisaniu edyktu mediolańskiego w 313 roku mogli po prostu normalnie wyznawać chrześcijaństwo, ponieważ Konstantyn Wielki postanowił postawić na równi wszystkie religie i dać wolność wyznania. W średniowieczu dominował teocentryzm, czyli po prostu ludzie przypisywali wszystkie zasługi swoje i całe swoje życie Bogu. I także tworzono sztukę dla niego o charakterze religijnym, pieśni, właśnie budowle i wszystko tak naprawdę sprowadzało się do kultu Boga. Było w ogóle bardzo dużo odłamów, ale wydaje mi się, że to jest temat właśnie bardziej związany z literaturą i w ogóle filozofią, ale no najpopularniejszymi takimi właśnie z tamtych okresów myślami filozoficznymi był franciszkanizm, asceza, tak jakby, nie wiem jak to odmienić, ale po prostu to jest asceza. No, franciszkanizm wziął się od świętego Franciszka i od całej jego historii, tego kim on był i jego racji życiowych. A asceza to w skrócie coś takiego, że osoba, która jest na przykład bogata, wyzbywa się swoich wszystkich dóbr materialnych, aby żyć w ubóstwie i poświęcić całe swoje życie Bogu. I na przykład nawiązuje do tego legenda o świętym Aleksym. Święty Aleksy to właśnie był bogacz, który, gdy miał się już ożenić ze swoją dziewczyną i mieli spędzić swoją pierwszą noc poślubną razem, postanowił, że podda się jednak tej ascezie i będzie żył z Bogiem, więc po prostu powiedział: przykro mi, ale ja cię nie rozdziewiczę. Nara. Okej, więc najważniejsze daty z okresu średniowiecza to jest właśnie upadek Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego, odkrycie Ameryki, które kończy w sumie epokę średniowieczną w 1492 roku, upadek Bizancjum w 1453 roku i wynalezienie druku 1450. To są właśnie mniej więcej takie daty, które zaczynają kończyć średniowiecze. Musiałam zmienić ustawienia kamery. Omówiliśmy romanizm. Ogólnie w romanizmie, no mi się na przykład nie podoba osobiście romanizm. Jest taki smutny i szary. W ogóle właśnie na egzaminie będzie trzeba powiedzieć,
jedno z pytań, na przykład opisz swoją ulubioną epokę czy coś i powiedz, co jest dla ciebie w niej takie super, więc to też musisz sobie przygotować, jeżeli macie takową swoją ulubioną epokę. Przejdźmy teraz do, według mnie, najlepszej i najpiękniejszej epoki, jaką znam. Jest nią gotyk. Gotyk ogólnie trwał od XII do XV wieku, czyli przez tą drugą połowę średniowiecza, tak jakby. Architektura gotycka jest chyba najbardziej znana na świecie. Skoro katedra Notre Dame jest znana na całym świecie, to wydaje mi się, że jest. Ale mam mordę dzisiaj, nie mogę, wyglądam jak debil. Dobra, w ogóle przyszła mi koszulę, więc założyłam. Cechy architektury gotyckiej chyba każdy zna, jest nią strzelistość, duże okna z witrażami, wiecie, ogólnie witraże i portale, tak jakby, wiecie co to są portale? Portale to są takie jakby ozdobne wejścia do świątyń i tych różnych kościołów. W architekturze gotyckiej pojawiają się także sklepienia, różnych sklepień, mam tutaj wymienionych 4. Sklepienie krzyżowo-żebrowe, sklepienie gwiaździste, bo wyglądało jak gwiazda. Sklepienie kryształowe, bo wyglądało jak kryształ. I sklepienie sieciowe, bo wyglądało jak sieć. I one wyglądały tak. Nie wiem, czy widać, ale wyglądały tak. Tutaj jest to krzyżowo-żebrowe, tutaj jest gwiaździste, tutaj jest kryształowe, a tutaj jest sieciowe. Pojawiają się także rozety i łuki podporowe. Łuki podporowe świetnie widać w katedrze Notre Dame, one tam z tyłu są i wyglądają jak takie nogi obleśnego pająka. I wyglądają okropnie, ale właśnie są po to, aby podpierać ściany, jak ludzie na dyskotekach, którzy nie chcą tańczyć. Tak jak już mówiłam, ozdobne portale, pinakle, masferki. Przykłady były pokazane ogólnie, właśnie będę podawała przykłady ze świata i z Polski, ponieważ przykłady z Polski są bardzo ważne teraz na egzaminie wstępnym, ponieważ no, średniowiecze było w Polsce. Od 996 roku, czyli od chrztu Polski. I właśnie warto znać te z Polski i ze świata. Został nam renesans. Renesans znany jest z Monalizy. A jak Monaliza, to i Leonardo da Vinci. Renesans rozpoczął się we Florencji, kiedy przebudowywano kopułę nad katedrą we Florencji. W architekturze renesansowej są takie główne cechy jak dominacja poziomów nad pionami, jasność konstrukcyjna i ogólnie duża inspiracja antykiem, czyli starożytną Grecją i starożytnym Rzymem. Wyglądało to jasno i przejrzyście, nie tak jak w baroku. Barok będzie omawiany w następnym filmie. No, tutaj nie ma takiego przepychu jak w baroku. Okna były właśnie w renesansie zakończone łukami. Różne budowle posiadały tak zwaną kopułę z latarnią, czyli po prostu kopułę, w której była latarnia. Były też krużganki attyki. Krużganki chyba każdy zna i wie, co to jest. A bok tej architektury sakralnej zaczęły dominować tak jakby pałace, wille i zamki oraz kamienice. Ogólnie w renesansie ludzie postanowili, że no w sumie to już przez te ponad 1000 lat nasza sztuka była poświęcona tylko i wyłącznie Bogu, więc w sumie to może by coś zmienić. Chrześcijaństwo rozbiło się na wiele odłamów dzięki takiemu panu jak Martin Luther i pan Calvin, nie pamiętam jego imienia, ale Calvin, i powstał właśnie kalwinizm i luteranizm. I ludzie zaczęli bardziej skupiać się na sobie i na tym, co jest tu i teraz, takie przyziemne, i na swoim życiu tym na ziemi. A to, co będzie właśnie tam jakby na górze, to już jest taka ta kwestia drugorzędna. Bo właśnie w średniowieczu ludzie przypisywali sobie, tak jak mówiłam, wszystko, wszystkie swoje rzeczy na ziemi, które ich spotykają Bogu, i ich jakby pobyt na ziemi był tylko tymczasowy, takim jakby momentem przejściowym, że to było chwilowe, a jakby w niebie będą mieli życie wieczne. Dobra, ogólnie to, jak wiecie, najsłynniejszym obrazem na świecie jest Mona Lisa. Mona Lisa ogólnie teraz jest w Luwrze,
Ja niestety jej nie widziałam, ponieważ nie mogłam pojechać do tą zieloną szkołę, na której byliśmy w Lubrze. Ale jest właśnie za taką kuloodporną szybą i można ją chyba oglądać z 5 metrów, o ile się nie mylę, no chyba, że jest to więcej. I ogólnie za Monalizą jest parę teorii. To znaczy, no wiadomo, wykonał go Leonardo da Vinci, to nie podlega żadnej wątpliwości, ale istnieje właśnie wiele teorii na temat samej postaci Monalizy. Niektórzy sądzą, że jest ona chłopcem, który był pomocnikiem chyba Leonardo da Vinci, czy tam uczniem, który się nazywał Mon Salai. Inni uważają natomiast, że jest to kobieta w ciąży, ponieważ znajduje się na niej, nie jest to teraz widoczne, ponieważ obraz jest ogólnie brudny i powinien poddany do renowacji, no ale wiadomo, z przyczyn oczywistych nikt tego nie zrobi, ponieważ jest to za duże bogactwo, aby próbować w ogóle coś, bo można coś zepsuć. Ale właśnie posiada taką, jakby można powiedzieć, narzutkę, którą kobiety w tamtych czasach nosiły wtedy, kiedy były w ciąży. Ogólnie Monalisa nie ma brwi i rzęs, a to dlatego, że najprawdopodobniej kobiety w tamtym okresie po prostu goliły sobie brwi i rzęsy. Nie jestem pewna dlaczego. Ogólnie tło w Monalisie jest namalowane z perspektywy ptaka, tak? Istnieją różne perspektywy. Jest na przykład perspektywa żabia i perspektywa z lotu ptaka. Żabia to jest właśnie od dołu, jak żabka sobie patrzy tak od dołu, a z lotu ptaka to jest, no wiadomo, z lotu ptak. Dobra, ogólnie ten film jest strasznie krótki, ale właśnie chciałam, żeby był bardzo, bardzo krótki, ponieważ nie chciałam nikogo zanudzać i też zbytnio nie mam czasu ostatnio, dlatego postanowiłam rozdzielić to na taki, a nie inny podział. Także no, tak jak w ostatnim filmie, pożegnanie z ręki, wiadomo, patrzcie jaką mam grzywkę w ogóle. McDonald's, mogę być waszą reklamą, proszę. Także uczcie się historii sztuki do egzaminu wstępnego i dziękuję za wszystkie miłe komentarze, które dostaję i DM-y na Instagramie. Jest mi bardzo miło i w ogóle to uściski i trzymajcie się ciepło. Mua, 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 buziaczki.